Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Drugie podejście do powłoki od Neoxal. Nano Ceramic Coating 1.61 i to jest niby nowsza, ulepszona wersja. I teraz tak, A do felg, felg aplikowana na mokro. Oznacza się szklistym połyskiem, dużą trwałością, super hydrofobowością i tam chroni lakier przed skutkami, wiadomo, UV, te sprawy. Teraz tak, jej żywotność określana jest na co najmniej 3 lata, jednak możliwe jest wydłużenie tego okresu, jeśli co 12 miesięcy odświeżysz powłokę preparatem Neoxal 1.61 Reloadem. Zgadza się. Optymalna temperatura pracy 15-25 stopni. No i super, bo właśnie tyle, kurczę, u mnie jest, dokładnie jest 18. Ma być czysta, odtłuszczona, przygotuj tak. I teraz tak, na zabezpieczony element nanieść wodę, czyli kładziemy mgiełkę i na aplikator około 10 kropli. Neoxal 1.61, rozprowadź produkt na zabezpieczanej powierzchni, ruchy typu wiadomo krzyżowo, odczekaj kilka minut od 1 do 3, nie dopuść do całkowitego wyschnięcia, pokryj ponownie wodą powierzchnię, osusz ją mikrofibrą suchą, dopoleruj, dotrzyj, czyli wiadomo o co chodzi. I teraz tak, ja będę aplikował to na mańka, lakier jest wymagający, właśnie, i dlatego będę chciał na mokro, żeby mieć poślizg, jeżeli chodzi o wodę. Przedmucham sobie jeszcze. Teraz tak, tutaj się bawiłem pastami DBL-a, film na pewno widziałeś, dosyć dawno, teraz mamy bodajże chyba styczeń, no niestety, tak to wygląda. Ok. I teraz tak, powiem ci jak sytuacja ma się na froncie. Tutaj są delikatne holce, ale to dobrze, bo chcę zobaczyć na ile maskuje i tutaj zostawiłem. To nie to, że nie potrafiłem ogarnąć, po prostu celowo je zobaczyłem. Chciałem zobaczyć, czy ogarnie mi holsiki. Latareczka. I sprawdzę, czy dobrze mówię o tym miejscu. No, o tak, tutaj, ale to takie drobne, kurde drobniusieńkie. Naprawdę zostawiłem takie, żeby tylko... Chcę zobaczyć, czy będzie maskowanie, a prawdopodobnie będzie, jeżeli to jest 1.61 z podobnej wersji, w podobnej wersji jak do pierwszej. I tutaj w stronę kolegi, o ile dobrze pamiętam, chyba Damiana. Słuchaj, polecił mi taką latarkę do powłoki, która ma pokazywać tak zwane właśnie chmurki, czyli niedociągnięcia. Koszt 40 zł, słuchaj. Jest to latareczka, już ci mówię. Hugo Bernes, Tachlil, jakiś tam coś, kurczę, język połamać. Turystyczna, z magnesem. I ona, zobacz, 1800 lumenów, czy tak? 1800, dobrze, chyba tak. I zobacz, czy 180 lumenów? Już nie pamiętam. Zaraz ci powiem ile. Jest tutaj cokolwiek? Nie ma nic specyfikacji. No nic, wszystko było. Dobra. I ona tą latareczką, nie dość, że mam, widzisz, światło ustawione pod sufit, żeby mieć tak fajnie przyciemnione, to dodatkowo będę się wspierał teraz już tą latarką. No dobra, to co? Otwieram skurczybyka. Zobaczymy, co tu mamy w zestawie. A, i pozdrowienie dla Grzegorza, który mi to wysłał razem z szamponem Neoxala. Całą piątkę, kurczę. Okej. Wiadomo, co jest 5 i jest łobuziak. Ojej, kawał powłoki. No dobra, i to by było, słuchaj, wszystko. To odkładam tu. Stryk, wodę mam. Standardowo nieuchny. I tak będę tu wąchał, i tak będę... O, kurczę. Już się skrystalizowała. Tak, śmierdzi rozcieńczalnikiem, takim trochę nitro. Zobaczymy teraz jakość ściereczek. O, Neoxal. Gdzie to przykleimy? A tutaj przykleimy. O, tu. Niech będzie sobie tutaj w narożniku. I już, i siedzi, kurde, a co? Okej, okay, niech siedzi. To do kosza. To zostawiamy. Aplikator. Chiński, duży. No, dach będzie idealny. Sude. Miękkie, przyjemne. Nawet bardzo przyjemne. Od czego zaczynamy? Oczywiście od założenia rękawiczek. Od założenia gumek.
słuchaj. Tutaj pasty ADBL-a były jechane. Nie wiem, jakie były kolejne filmy, ale kurczę, no, pierwsze podejście słabo to wyszło, jak dla mnie. Dobra, zraszam sobie, bo położę na całość. Z tego względu, że mam do 3 minut dotarcie, czyli słuchaj, jak to zrobię. Tu aplikuję, skończę aplikację na cały dach, przejdę wtedy tutaj na docieranie, do docierania. Ok, zroszone, zobacz, jaka mgiełka, piękna mgiełka. Biorę aplikator, biorę powłokę, 10 kropelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Na początek zawsze więcej. I obszar. Cyk, 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 cyk. Mam nadzieję. I ruchy krzyżowe. Okej. Okay. I lecimy dalej. Biorę powłokę w rąsie. Dobra. Spokojnie. I lecimy dalej. Chyba za dużo trochę tej wody dałem. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Będzie super mokro. Mam nadzieję, że się przyjmie. I znowu. Ok. I co robimy? Pstryk, 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 pstryk. Tyk, X i... No i na tym lakierze właśnie tego wymaga poślizgu ten lakier. Tu najmniejsza zła docierka i mamy pozamiatane. Ok. Mam nadzieję, słuchaj, że to dobrze widzisz. Raz. A się paskudnie się leje z tej butelki, nie wiem dlaczego. Obrys. Tu, cyk. Wokół tego. I jedziemy. Widzę, że jest tyle wody, słuchaj, że nie będę musiał prawdopodobnie zwilżać mikrofibry. Tylko dotrę. Temperaturę mam idealną, więc kurczę, żyć nie umierać. Dobra. I lecę dalej. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stój. I teraz robimy tak. Cyk, 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 cyk. Wiadomo, tutaj nie możemy mówić o jakiejkolwiek śliskości z tego względu, że woda trzyma, czyli przykleja sudę do lakieru, ale nie dociskamy, tylko przejeżdżamy. Nie dociskamy, przesuwamy delikatnie. Ok, tam widzę, że już zaczyna ładnie odparowywać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Czyli teraz stąd. Idealnie to idzie, co? Na mokro. Przy tak wymagającym lakierze. Ok. I ostatni element. Gładziutko, nie? Farbuję. Nie wiem dlaczego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. I teraz robię takiego X-a. Tak. Tak. I cała filozofia, słuchaj. I wracamy. Teraz tak. Powłokę odstawiam. Wydajność, wiadomo, że to będzie kosmosik.
pyk. Mikrofibra tu zaczyna przysychać, czyli co robię? Zraszam. Tam wody mam mnóstwo, tam zostawiam jeszcze. Biorę mikrofibrę, zmieram nadmiar, a później zacznę się bawić w docieranko. Taborecik. Dum, ta, da, dum, dum, dum. Oczywiście mikrofibra też do zwilżenia i powolutku. Zbieramy powolutku. Ok. I powolutku docieram, docieram. Wszystko wilgna mikrofibra. Dobra. Tu widzę, że zaczęło jakby przysychać. Wody. Ale na mikrofibrę. O właśnie. Woda, ale na mikrofibrę. I trochę. Jak widzisz gdzieś miejsce, gdzie jakby przyschło, uzupełniasz wodą. O właśnie, są takie miejsca. O, już zaczyna przysychać. Więc dodaję jej wody i jadę. Tu widzę mazy. Latara. O, widzisz? Zobacz. Od razu widać. Nie, odwracamy. No. Zdecydowanie wolę na mokro. I tak będziemy jechać i jechać sobie. Najpierw tę połowę. Dobra. O, ładny poślizg. Dobra. Ok. No, zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Tak, tu mamy chmurki. Chmurki takie przyschnięte od wody. No to zwilżam wodą. I zaraz przejdę do docierania na sucho. Ok. Dobra. Sucha strona i lecę. Ok. Dobra, teraz lecę już na sucho. Słuchaj. Tam. Czy latarka spełnia swoją funkcję? Fantastycznie, słuchaj. Elegancko. Dobra. Tu jeszcze. Ok. Zbieramy wodę. Najpierw z tej strony zbiorę wodę, a później polecę na sucho. Dobra, opieram się o szybę. Tutaj jeszcze mam. Tu mam. Tu mam. A już ładnie schodzi. Bardzo fajnie. Dobra, już się dociera powoli. O, jakby luksusowo. Dobra. Ok. Tą mamy mokrą. Biorę suchą. I lecę. No i teraz już jest bajeczka. Słuchaj, ideolo. Polerujesz sobie. Bez wysiłku, bez docisku. Lakier, pamiętaj, czarny, specyficzny, łuni. Tutaj widzę. O, widzisz, fantastycznie ta latarka pokazuje. Naprawdę spełnia swoją rolę
niesamowicie i nie kosztuje miliard cebulionów. To jest właśnie fajne w tym wszystkim. Tu mi się nie podoba. Idę po mikrofibrę mokrą. Mam. A, to. To mi się nie widziało. Powtarzam mokrą mikrofibrą. I wracam z suchą. No i już jest bajeczka. Fajne jest to, że widzisz, jak gdzieś coś ci zostanie, bierzesz nawilżoną mikrofibrę. Wracasz z nawilżoną mikrofibrą i z banieczki. Ładnie się dopolaruje. Ładnie, pięknie. Ekstra. Dobrze. Lecimy dalej. Tu teraz. Widzę. Praca lekka i przyjemna. Wbrew pozorom, bo na mokro, bo machania, powiem ci, że powłoka nie stwarza jakichś strasznych problemów, bo tak jak widzisz, docieram sobie ją spokojnie, bez wysiłku, nie śpieszę się, zawsze mogę wrócić z wodą. Tu jeszcze. Ok, mam wrażenie, jakby się uzupełniła, odwracam. O tak, i już jest lepiej. Teraz, o, ale bym się wytętego tamtego, tu jeszcze widzę. Dobrze. Okej, tutaj. Ok, tu na razie zostawiam. Wyłączam latarkę, biorę mikrofibrę na mokro i lecę z drugiej strony, słuchaj. I lecimy. Dobra, mało wody. Butelka niestety na glebie, przewróciłem ją. A powinna stać gdzie? Na stoliczku. I tak zrobimy. Pstryk. O, od razu lepiej jak uzupełniłem. Od razu przyjemniej. Dobrze. Okej. Przechodzę dalej. Wody. Teraz nie psikam na panel z tego względu, że już z drugiej strony mam ogarnięte i nie chciałbym pryskać sobie na tamtą stronę. Teraz chodzi o to, żeby wyrównać powłokę na mokro, żeby ją rozłożyć równo. Będziesz gdzieniegdzie widział takie łoczęta, to musisz je do tej pory trzeć, aż one ci się rozmarzą, rozjadą, rozprowadzisz je, może w ten sposób. O. Tak to ujmę. Dobra, druga strona. Srogo zwilżam. I jadę. Ok. Ciekawy jestem, na ile tam przykryję. Dobra. Tu jakby luksusowo. Tu jeszcze jest dużo wody. Ok. Tu jeszcze mi się nie podoba ten zawijasek. Ok. Taborecik. Spojrzę jeszcze tu. Upsa. Tu jeszcze. Ok. Tu. Dobra. Ok. Idę po suchą mikrofibrę.
mokrą trzymam w dłoni, zwilżę sobie dodatkowo w razie mazów, żeby od razu z nią podbić. Odwrócę ją sobie w ogóle całkowicie. Słuchaj, dach, dwie mikrofibry. Piękna sprawa, co? Dwie mikrofibry. Ok. Dobra. Położę ją tutaj na lusterku. Latarnia. Myk. Fajna jest ta latareczka, naprawdę super, bomba. Pięknie pokazuje. O, idealnie. Widzę, gdzie mi zostało i już wiem, że muszę wziąć na mokro. No zabawy jest przy tym troszeczkę, wiesz, bo to wiadomo jak to jest. Kawał dachu. Ciężko tu jest zrobić element, dotrzeć go na sucho i później pryskać znowu kolejny, więc dlatego tu tak schodzi, bo cały dach zaaplikowałem. Poczekaj, bo mi się... O właśnie. Tam mi się już złapało. Tu mi się nie podoba. Okej. Pyk. Dobra. I druga strona. O, i polerka. Okej. Mi coś zostało i nie wiem co to jest. Możliwe, że będę musiał powtórzyć aplikację. To tym się zajmę. Tak. Tu jakby złapało. Teraz docieranko. Na mokro. Tam już widzę przysycha. Nie, muszę jeszcze raz zwilżyć cały panel, słuchaj, i wziąć nową mikrofibrę, jedną i drugą. Dobra, na mokro, na sucho i latarnia. Pyk. Dobra. Ok. Gitarka. Wymieniamy mikrofibry. I od razu, o, zbieram na sucho. Oczywiście są powłoki, które kładzie się, wiadomo, raz, dwa, trzy i po wszystkim. Ale ta 1.61 na Volvo siedzi jak wściekła. I tutaj robiąc ten dach, obrzydliwy, nie lubię robić dachów w autach, nienawidzę, jak tak samo myć, kłaść powłoki czy woski w kurze, to jest dla mnie najgorszy element na aucie, dlatego kładąc tę powłokę, chcę o niej zapomnieć, o dachu, chcę o nim zapomnieć całkowicie, że go w ogóle robiłem na bardzo długo. Tam jeszcze widzę, dobra, tu jeszcze widzę, ten lakier niestety nie wybacza najmniejszego błędu. Zobaczymy, czy doszły jakieś hologramy. Znając życie, to nie, ale mogę się mylić. Dobra. Mogłem do dachu, nie? Kurde, nie pomyślałem. Aj, no trudno, za późno. No nic, teraz do dachu
No, leż, nie ruszaj się. Tu jest ładnie. Tu jest ładnie. Tu mam smużenie. Tu już widzę. Smugę od X-a. Taki paseczek wąziuteńki. No. Widzę. Albo coś tu idzie. Nie, tak jakby... Kurczę. Nie, coś mi się odbija. Już się przeraziłem. Tu jest ok. Tutaj. Dobra. Dobra, przy krawędzi powtórzę aplikację. Tutaj. To się z tym liczyłem, że nie zdążę. I lotka widzę. Teraz spojrzę jeszcze tu. Tu też. Tu wszędzie. A, tu jeszcze, widzisz. Dobrze, przejść sobie z każdej strony. O. Dobra. Jeszcze raz się przejdę tutaj. Ok. Bajeczka tutaj wszędzie. Ok. Wiesz, no nie jest to powłoka idiotoodporna. Wiadomo, nie jest to tak, że sobie weźmiesz, położysz ją jak te roczne na przykład, jak Lighta czy inne szybkie powłoki. No tu jest zabawa, no. Tu już, kurczę, wiesz, zrobiąc to całe auto, pod sam koniec pójdzie ci to płynnie, wiadomo, nie? Tu srak naptał, nie ruszyło tego. No dobra. Jeszcze tu. Tu jest ideolo. Dobra. Teraz tak, będę chciał, słuchaj, a jeszcze z przodu tutaj. Będę chciał jeszcze, dobra. Kawałeczek tylko. Oklej. I tu. Obrys dookoła będę chciał przylecieć. Z tego względu, że tutaj zostały mi kropeczki. A jak to zrobię? W ten sposób, słuchaj. Zbliżam. 10 kropelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dobra. I słuchaj, jadę. Ok. Biorę od razu mokrą mikrofibrę, nawet nie czekam. Od razu nawilżona mikrofibra. To zdrowo. I rozprowadzam produkt. Na podłogę dziwko, co? Ok, więc tak, widzę, gdzie nie usunę już powłoki, tutaj ten narożnik, niestety za mało dałem wody, źle nie doprysnęło i zostały takie kropki jak water spoty i to już zostanie, ale to jest moja wina, to jest moje niedopatrzenie, to nie jest tak, że tutaj ten narożnik niestety, taki kawałeczek, życie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra. No jest zabawy trochę z tą powłoką, jest. No, niestety. Dobra. I zbieram. No wiesz, do tej powłoki
chciał, nie chciał, musisz mieć stosowne oświetlenie. Stosownie ustawione. To nie jest tak, że sobie to zrobisz na podwórku czy w garażu bez oświetlenia. No nie da rady, no. Znaczy, zrobisz, ale to wiesz co, no musisz się czymś wspomóc, żeby zrobić sobie taki półcień właśnie. Teraz jeszcze jedna rzecz. Sucha mikrofibra, świeżuteńka, latarka i teraz już lecę na finisz całkowicie. Już tak o, zbieram wszystko. Tak, żeby mieć pewność. No, tu wyszło ładnie. Tu, gdzie dobrze zwilżyłem, tam głupi byłem, że nie przeszedłem sobie tutaj, bo to jest moja wina. To nie jest tak, że... Bo ja powinienem sobie z tej strony przejść, ale za to, że jestem leniwy, stwierdziłem, że z tej strony, jak sobie psiknę na tą, a tu jednak jest to załamanie i woda tu nie doleciała. A to musi być panel niestety, albo stety dobrze zwilżony. I tutaj będę miał takie chamskie kropki, które będą mnie wkurzać. No ale co zrobić? Jakby to nie było moje auto, już bym to zdejmował i kładł od nowa. A że jest to moje auto, to mam wywalone. Ale tak jak widzisz, no to jest właśnie lenistwo. Zamiast sobie przejść z tej strony i prysnąć, to stwierdziłem, że doleci przecież, nie? Dobra, sprawdzam teraz już tak na finito. Tu jest pięknie, 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 pięknie. Dobra. Powłoka, powiem ci tak, jak nie zauważysz chmurek, zostawi ci bałagan. Powłoka na pewno przyciemnia. Więc tutaj nie ma półśrodków. Fajnie się pracuje, bo to z wodą sobie, wiesz, delikatnie pocierasz. Tak się trochę bawię, widzisz, no chodzę sobie, sprawdzam. Ale niestety wymagająca. Ale odwdzięczy się trwałością. To mnie właśnie bardzo cieszy. Dobra. Jeszcze tu. Okej, dobrze. Przejdę na drugą stronę. Sprawdzam tu. Ideolo wszędzie. Brak jakichkolwiek. Ale ktoś go nieładnie pomalował, ten dach. Znaczy, nieładnie, ja bym lepiej nie zrobił, ale... No, na pewno robił tu jakiś zawodowy lakiernik. Ale nieraz jest tak, że lakiernik zrobi gorzej niż jakbyś sam robił. Jak zaczynasz coś pierwszy raz czy drugi robić, to tak się starasz, że wychodzi z reguły. O, widzisz? Zobacz. Tu zostały jakieś smugi, nie wiem po czym. Dobrze, że wróciłem. Jakby po kleju. Nie, jakieś rysy śmieszne, nie wiem co to jest. A, chyba owada jakiegoś rozstego. Uciekaj mi stąd, tu jeszcze mgiełka. Okej. Dobra. Była rysa, tutaj jest dobrze. No dobra, słuchaj. Teraz wezmę latarkę inspekcyjną, zobaczymy ile doszło bałaganu. Co był burdel, to był burdel. Nic się nie zmieniło. Grubsze rysy zostały. Słuchaj. Zobaczmy, czy te hologramy przykryło. Ciekawy jestem bardzo. Tu były. Nie. Nie. Minimalnie je przykryło, ale część została. Takich mikrorysek, pewnie część może ja dołożyłem, nie wiem. Zobaczmy. No. No dobra, no. I should have known he was as good as dead when they wheeled him in. Thank you.
Dobrze mnie widać? Dobrze mnie widać. Słuchaj, cały dzień zabawa. Trochę z dachem, później kurczę spacer z psami. Ogólnie jak to dziadzia, stary, zmęczony. Ale nie, dobrze jest. Co? Do powłoki, słuchaj. Tak. Dobra, te ściery idą tu, to zostaje. No nie jest to powłoka, która powiedzmy kładziesz i znikasz. No tutaj jest zabawa i to taka grubsza, kurczę, bo to jest tak. Najgorsze, znaczy najgorsze z tą powłoką jest to, że dany panel musisz zmoczyć. Z drugiej strony fajne, to jest na czarnym unii. Później przy docieraniu jest trochę taki opór, gdzie czujesz, że ta woda się kończy i trzeba go przełamać. No wiadomo, no nie jest to powłoka, którą kładziesz i zapominasz, że dotrzesz i znikasz. Najgorsze jest to, że tak, zrobisz sobie panel w aucie i ten powiedzmy dotrzesz i tu musisz go zmoczyć. I dlatego moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest, nawet jeżeli chcesz sobie zmoczyć panel, mikrofibrą go zmoczyć. Nanieść mikrofibrą, żeby nie wjeżdżać na sąsiedni panel i docierać też mokrą, zwilżoną mikrofibrą, tak żeby była mokra. Bo no cały czas będziesz, kurczę, zraszał następne panele, będziesz musiał wracać, także tak naprawdę no to długa zabawa. Co do powłoki, uderzenie, no jak widziałeś. Mam nadzieję, że na końcu filmu jako propozycję, raczej mam nadzieję, na pewno wrzucę jako propozycję filmu w 4K, jak to usiadło. Naprawdę. Srogo. Uderzenie jest naprawdę potężne. Wiadomo, no, lakier jest wymagający, ale jak się go zrobi, wyprowadzi w miarę fajnie, no to uderzenie jest niesamowite. No co, no, myślę, że czy zauważyłem różnicę w porównaniu do tamtej powłoki? Nie, bo też ci nie wybaczy błędów. A, i jeszcze raz dziękuję, Dawid chyba. Dawid albo Damian. Nie pamiętam, wiem, że na D. Dziękuję ci bardzo za latareczkę, na namiar na nią. No, fenomenalna. Już używałem ją nie raz, nie dwa. Sprawdza się perfekcyjnie. Jest idealna wręcz do szukania chmurek, niedociągnięć. 3 baterie. Idealna. No, 40 zł. Śmiech. Śmiech po prostu. A robi robotę naprawdę jak ta za grube cebuliony. No, nie da się ukryć. Może tam jest odrobinkę, może trochę lepsza, no nie wiem, ale ta naprawdę jestem miło zaskoczony. Rewelacja. No dobra, słuchaj, nie będę przedłużał. Aplikację widziałeś. Mucha. Docieranie widziałeś. Tam te holsy, które były, no troszeczkę je zminimalizowało. Odrobinkę, niewiele. Także no krycie jest, znaczy maskowanie jest na pewno. I w jednym miejscu, co tam mówiłem, że została mi taka smuga. To też nierówne rozłożenie materiału, więc tutaj trzeba uważać. Ciężko jest tak trafić, żeby, bo fajnie jakby cały nawilżyć. Jak zrobisz ściechę tak jak ja, przeciągniesz, to też lepiej, dlatego nie robić, tam zrobiłem błąd, za szybko zacząłem od X-a, nie rozprowadziłem sobie wzdłuż, więc nie X-ujemy najpierw, tylko robimy wzdłuż albo wszerz i albo wszerz wzdłuż, zależy jak to woli, i wtedy dopiero lecimy z X-em, żeby powłoka rozłożyła się równo na aplikatorze. Ale to wiesz, no, nie myli się ten, co nic nie robi. Tak naprawdę jakby to nie było moje auto, no to zrywałbym tam w tamtym miejscu, jechałbym i tyle, no bo no co zrobisz, no tam mi przyschło i zostały takie chamskie water spoty, kurczę, jakby mi przyschła chemia i no, znaczy ja wiem o tym, to mnie będzie boleć, ktoś to no może nawet tego nie zauważy, bo to jest w samym rogu, także to tam prawie że niewidoczne, ale jest i to jest moje niedociągnięcie, to nie jest wina powłoki. No dobra, słuchaj, już mówiłem, że nie będę przeciągał, przedłużał, kombinował. Teraz rzeczywiście już kończę. Dziękuję Grzegorz za powłokę do testów. Ja osobiście różnicy tak naprawdę nie widzę. Czy lepiej, czy gorzej. Pamiętam tamtą powłokę, również tak samo była wymagająca. Ta może rzeczywiście nie zostawia jak tamta takich chmurek, takiego bardzo bałaganu, bo tamta to nie wybaczała w ogóle. Tutaj rzeczywiście jest to odrobinę lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Teraz kwestia tylko, jak długo posiedzi na dachu. Oczywiście nie będę robił tutaj testu trwałości, bo auto to jest miejski kundel i tak będę pakował na niego różne szuwaksy. Teraz będę chciał na niego położyć po kolei na każdym panelu powłokę, a później będę ją zapychał jakimiś dziwnymi wynalazkami właśnie w ramach testów. Ja sobie zapiszę oczywiście licznik wyjściowo i datę, kiedy było kładzione. To nie jest tak, że ja to o tym zapomnę. I po roku powiedzmy, bo film mamy 2 czerwca.
Tak. 2 czerwca 2022, a ty film widzisz w styczniu 2023. Więc postaram się, jak nie zapomnę, w propozycji na końcu, jako propozycja filmu, wrzucić, jak zachowuje się, powiedzmy, po okresie pół roku na przykład. No dobra, teraz to już na pewno kończę. Zapraszam cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie w słońcu, jak wygląda cropping po tygodniu, dwóch może nawet, o tak, bo auto wyjeżdża dopiero za za trzy dni dopiero wyjeżdża z garażu, także powoka zdąży usiąść. Jutro wyjeżdżam w słoneczko, wystawiam go i chciałbym, żeby z godzinę, dwie słońce przypiekło tę powłokę, żeby ją utwardziło, a później myk do garażu i mam nadzieję, że o tym dachu zapomnę, bo tak jak mówiłem podczas filmu, nienawidzę myć i ograbiać dachu. Nienawidzę. Stąd właśnie u mnie na autach karbon. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Niestety, tak jak widzisz, popadało. Teraz będę chciał zmyć to, co jest na dachu. Zobaczymy hydro. Żona właśnie wróciła z treningu. No jest nieźle, zobacz. Kropelki są zacne. No dobra, biorę sprzęt i lecimy z tematem. Okej, taboret jeszcze wezmę. Zobaczymy, co będzie. No, że tak szybko jeszcze hydrofobowości na powłoce nie nagrywałem. Kurczę, leniwe. Bardzo leniwe, słuchaj, tafla. Można powiedzieć, że bardzo brzydkie te, kurcze, krople. Tragedia. Zobacz. No nic, no co, no. Widocznie może tak ma być, ale zobacz, jak mało wody zostaje. To jest bardzo fajne. Teraz biorę sprężone powietrze i zaatakuję to sprężonym powietrzem. Zobaczymy, czy uda mi się zdmuchnąć czyściutko i wjazd do garażu. Tak. Jak 111 trzyma te kropelki. Nieźle, co? Dobra, wjeżdżam do garażu. Yeah.